Witajcie! Minęło trochę czasu od ostatniego filmu, dużo się u mnie pozmieniało. Pytaliście się mnie, jak wygląda sprawa, czy będzie kanał, czy będą filmy. No będzie, troszeczkę się zmienia charakter tego wszystkiego, co do tej pory robiłem. No ale na pewno będzie coś o traktorach, będzie coś o rolnictwie. Zobaczymy, jak to wszystko, a tymczasem kolejny wyjazd przede mną. Zobaczcie, jaka pogoda. Nie jedzie się łatwo, na pewno. Zatankowałem się właśnie i jestem przygotowany do drogi. Wczoraj, słuchajcie, w ogóle już wczoraj wyjechałem, ale sytuacja się o tyle zmieniła, że miałem taką drobną awarię podczas jazdy. Gdzieś musiałem zahaczyć, tłumik mi się urwał. No i spędziłem noc w hotelu. Rano, dzięki uprzejmości takiego gościa z recepcji, podał mi adres do swojego znajomego, który zrobił mi to, ten tłumik pospawał i tak dalej, tam porobił, przygotował. No i już jestem w tej chwili w drodze. Także wczoraj, gdybym jechał, to pewnie już bym zajechał na miejsce i to nie byłoby takiej pogody, bo wczoraj było nawet sympatycznie. O, przepuścimy gościa, niech jedzie. Jedź. O, nie byłoby w każdym razie takiej sytuacji. No ale cóż, troszeczkę dłużej będę jechał, bo oprócz tego, że jest śnieżyca, słuchajcie, taka, no nie taka jakaś ostra, specjalna, żeby nie było nic widać, ale jednak ta droga nie jest taka, jak być powinna, to już się nie pojedzie tak zbyt szybko. Temperatura, jak widzicie tutaj, nie wiem, czy w tej chwili widzieliście, to minus 0,7 stopnia przy asfalcie, 1,1 w powietrzu. W każdym razie, no, trzeba już tutaj ostrożniej jechać, żeby dojechać na miejsce jak trzeba. O, tu się włączymy zaraz do ruchu. I jedziemy. Dobrze. Zajechałbym już dużo wcześniej, a tak to będę według nawigacji około godziny 16. Co będzie się działo po tej takiej zmianie charakteru kanału? To będzie właściwie wszystko, bo i będą filmy traktorowe, które cieszyły się największą popularnością. Będę opowiadał o historii poszczególnych maszyn, czy też konkretnie traktorów. Zobaczymy, co tam będzie akurat, że tak powiem, na tapecie. Co jeszcze? No będą takie filmiki i z podróży, i będą filmiki dotyczące pracy na budowie. Zobaczycie, co tam robię, jak to będzie wyglądało. Może coś Wam się przyda z tych rzeczy, które zobaczycie na moim kanale, jak będziecie chcieli coś własnego zrobić. Także takie rzeczy. Co jeszcze? Może trochę takiego zdania własnego na temat tego, co się dzieje dookoła nas, bez wyrażania swojej opinii, a jedynie będę się skupiał na tym, żeby zwrócić uwagę na pewien problem. Co jeszcze? Przekażę Wam, będę się starał przynajmniej przekazać Wam, bardzo bym chciał, żeby mi się to udało, zwłaszcza młodym ludziom, żebyście się nauczyli myśleć samodzielnie. Dzisiejszy świat, jak mój szwagier, pozdrawiam serdecznie, mówi, schodzi na psy. Nie będę cytował dalej. W każdym razie chodzi o to, żebyście nauczyli się odróżniać to, co widzicie w środkach masowego przekazu, a to, co się dzieje rzeczywiście. Czyli przede wszystkim obraz, jaki powinien Wam towarzyszyć, jeśli chcielibyście wyrobić sobie opinię jakąś na jakiś temat, powinien być rzetelny przede wszystkim, obiektywny. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj ludzie nawet nie wiedzą, usłyszeli w telewizorze, usłyszeli w radiu, przeczytali na jakimś, czy dowiedzieli się na jakimś dziwnym kanale w internecie,
że coś takiego się wydarzyło, nie sprawdzają tych informacji, biorą wszystko jak leci i potem efekty są takie, że człowiek właściwie nie wie, co ma myśleć, nie wie, jak ma myśleć, bo ktoś mu powiedział tak czy inaczej. O, zobaczcie, tutaj sypią solą na całego. A rzecz w tym, żeby potrafić sobie wyrobić własne zdanie, czyli nie w ten sposób, że ktoś mi powiedział i ja teraz muszę myśleć tak, jak mi ktoś powiedział, tylko sam wyciągam wnioski, nie potrzebuję, żeby ktoś mi mówił, jak mam myśleć. I po moim kanale mogliście się zorientować bardzo dobrze, że właśnie ja wyznaję taką zasadę, czyli jeżeli dany, w cudzysłowie, autorytet, bo to po prostu jest wielkie słowo, ale jeśli ogólnie przyjęty autorytet coś mówi, a ja osobiście uważam, że to głupota na przykład, to powiem to wprost. Oczywiście nikt sobie nie przysparza tylu wrogów jak ten, który mówi prawdę. Niestety coś za coś, ale musicie o tym pamiętać, że chcecie mieć własne zdanie, czy chcecie mieć cudze zdanie? Chcecie myśleć sami, samodzielnie, tak, żeby to, co się wokół was dzieje, przysporzyło wam dobrych rzeczy, czy chcecie dać się wplątać w jakąś niepotrzebną zagrywkę i opowiadać się po czyjejś ze stron? Doskonale wiecie, że tutaj bardzo dobrym przykładem jest polityka. Ja nie będę w tej chwili w tym filmie wchodził w politykę. Natomiast wiecie doskonale, że jak nie jesteście po tej stronie, to znaczy jesteście po tamtej. I albo ci was rugają, albo ci, i sprawa załatwiona. A to wcale tak nie jest. Tu nie chodzi o sprawy takie, żeby się opowiadać po czyjejś ze stron, ale żeby być obiektywnym. To znaczy, jeżeli jedna strona powiedziała coś dobrego i rzeczywiście to jest dobrego, ale zrobiła głupotę na przykład, no to trzeba rugać za tą głupotę, a pochwalić za dobrą rzecz. I to samo z drugiej strony. Jeśli tamtym się udało zrobić coś dobrego, ale zrobili przy okazji coś złego, to również trzeba rugać za to złe, co zrobili. Także to są bardzo ważne rzeczy, bo nie da się, nie ma czegoś takiego, że jest jedna strona jest tylko czarna, albo jedna jest tylko biała. Zawsze są dobre i złe strony wszystkiego, co wokół nas się dzieje. I zasadniczą sprawą jest to, żebyśmy potrafili to odróżniać i wybierać te rzeczy, które nam służą. Nie zmuszają nas do wyboru lepszego zła, a do takich rzeczy, które nam służą. Taka gadka dzisiaj, słuchajcie, dlatego że jestem w drodze, widzicie, ciężko się jedzie, no tutaj te drogi są, widać, odśnieżone, sypane solą, jak widzieliście przed chwilą. Jednakowoż wiatr jest dosyć silny, ja tutaj nie będę naprawdę szalał, bo widzicie, pokażę wam, jadę w tej chwili 90 na godzinę, nigdzie mi się nie spieszy. Przede wszystkim ważne jest to, żeby dojechać szczęśliwie do celu. Reszta jest drobiazgiem. A czy będziemy, słuchajcie, 15 minut wcześniej, czy pół godziny później, to nie ma żadnego znaczenia, naprawdę. To ważne jest tylko tyle, żeby dojechać sobie spokojnie, bezpiecznie. I po co się spieszyć? Powiem wam też o innych rzeczach, żebyście sobie mogli też wyrobić własne zdanie. Zobaczymy, może mi się uda mówić, coś powiedzieć na temat motywacji w życiu, bo to ona jest bardzo ważna, a w dzisiejszym świecie ludzie młodzi też nie bardzo radzą sobie z tą motywacją. Zresztą nie tylko młodzi, ale i ludzie w moim wieku mają problemy z tego tytułu, bo nie bardzo wiedzą, jak się zachować. Tu bombardowanie z każdej strony, słuchajcie, informacjami bzdurnymi, które naprawdę nikomu nie są potrzebne. Naprawdę. Zauważyliście na przykład w wiadomościach taką rzecz, że wam mówią wszyscy dookoła, że oto tu, w tym i w tym miejscu zginęło tyle i tyle osób, tam zamordowali, tam kogoś przejechali, a tam jeszcze coś innego się po prostu zdarzyło. No słuchajcie, otaczają nas same tragedie. Zauważyliście to?
że w środkach masowego przekazu nie znajdziecie żadnej informacji, że udało się wyleczyć, udało się pokonać jakąś tam, nie wiem, chorobę, czy udało się, nie wiem, urodziło się na przykład ileś tam dzieci w tym miesiącu, czy w tego dnia, prawda? Nie ma czegoś takiego. Za każdym razem ta masa krytycznych informacji jest tak ogromna, że naprawdę trudno sobie to wyobrazić. Ja powiem wam jeszcze, telewizora nie mam od lat, naprawdę od lat, i nie mam zamiaru go mieć, bo tylko mi przeszkadza, zawraca głowę i te rzeczywiście te przykre rzeczy, które tam się dzieją, no to jest chodząca katastrofa. Młodzi ludzie się przyzwyczaili do tego, bo właściwie się w tym wychowali. Kolejna sprawa, słuchajcie, jeżeli jest jakiś fajny film, no to super, nie? Ale jeżeli film trwa półtora godziny, to w cudzysłowie, w uproszczeniu oczywiście, półtora godziny, drugie, to trwają reklamy. No nie, to ja po prostu nie znam takich rzeczy. Dla mnie to jest nienormalne, bo inną rzeczą jest puścić na przykład 2-3 reklamy przez 15-20 sekund, prawda, i wrócić do filmu, a inną sprawą jest puszczać na przykład 15 czy 20 minut, nie wiem, pół godziny, nie mam pojęcia, ile te reklamy lecą, ale ja już taki film wyłączam, nie chcę mi się go dalej oglądać, bo przecież szkoda mojego czasu, no. Jest dużo, naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy, które można robić w tym czasie, a nie koniecznie siedzieć przed telewizorem. Jeżeli mam ochotę na film, obejrzę sobie coś w internecie i tyle, prawda? Tak to wygląda. Zresztą samo siedzenie przed internetem, przed komputerem, prawda, czy przed telewizorem, to marnuje nasz czas, zabija szare komórki i potem po prostu jesteśmy tacy nic takie, po prostu wszystko przytłumione. Nie wiemy, co się dzieje tak naprawdę wokół nas, prawda? Te informacje zawsze, które do nas przychodzą z tych telewizorów, to są jednostronne, a informacja jednostronna to nie jest dla mnie żadna informacja, niestety. Żeby wiedzieć, czy coś jest dobre, czy złe, musimy mieć obraz dwóch stron medalu, prawda? Nie tylko jednej. No a to się tutaj zwykle inaczej odbywa. Słuchajcie, wjeżdżamy do tunelu, to jest pierwszy tunel i chyba jedyny, jaki będziemy przejeżdżali. O, 60, zwykle jest tutaj 80, ale pewnie ze względu na zimę, ewentualnie jakąś tam pogodę śliską czy coś takiego, to jest ograniczenie prędkości. Dobrze, moi drodzy, tyle z takiego pierwszego filmu. Mam do was ogromną prośbę. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli, żeby wam opowiedzieć, jakie tematy filmów. Ja to będę starał się realizować, zaciekawić was tymi moimi produkcjami. No i zobaczymy. Ogólnie naprawdę kanał w tej chwili, tak jak powiedziałem na początku, zmienia swój profil z typowo rolniczego, typowo traktorowego, na taki ogólny kanał, co się dzieje wokół nas. Także to wszystko tutaj znajdziecie. Będą też filmy o ziołach, o stosowaniu ziół, będą filmy o życiu, różne, o tych relacjach międzyludzkich, o motywacji, będą filmy też o traktorach, tak jak wspominałem, może jakieś ciekawe samochody wam pokażę. Jeżeli tak, to wolelibyście najnowsze modele, średnie modele, czy też polską motoryzację sprzed lat, bo tam naprawdę, naprawdę dużo się działo. Nie wiem, czy wiecie, ale w 60-tych latach Polska była największym producentem motocykli na świecie. Takich rzeczy ani was na historii nie nauczą, ani nikt wam tego nie powie, tylko powiedzą, że a PRL to było samo dno. Także widzicie, no dzisiaj ja nie wiem, czy my jesteśmy producentem czegokolwiek, jeśli chodzi o skalę światową. No i tak to nas właśnie sprowadzono do roli wyrobników, jak to mój świętej pamięci dziadek mawiał. Tak, wyrobników. No i niestety, tak to wygląda, także musimy o tym pamiętać, to co było, żeby nas ta historia, która właśnie, od historii też wam opowiem parę ciekawych rzeczy, żeby ta historia była dla nas nauką, bo my nie mamy żyć w przeszłości. Mamy oczywiście iść do przodu, mamy żyć teraźniejszością, pamiętając o przyszłości, ale brać lekcje z przeszłości. Żebyśmy nie musieli żyć tak, jak mówił Jan Kochanowski, że w
wkrótce Polak nowe przysłowie sobie kupi, że przed szkodą i po szkodzie głupi. Tym optymistycznym akcentem kończę pierwszy filmik po przerwie kilkumiesięcznej. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się. Cześć.